Sytuacja natomiast kompletnie wygląda inaczej, jeśli gram na Xboxie. Zobaczcie sobie, jak jestem teraz na Xboxie. Wchodzimy sobie w ustawienia gry, wchodzimy w difficulty i tutaj mamy manualna skrzynia ze sprzęgłem. No i teraz wychodzę sobie. I tak, tutaj na Xboxie Force Feedback działa bardzo dobrze, bardzo precyzyjnie, dokładnie, tak jak powinno być, ale niestety. Jak wciskam sprzęgło i dociskam gazu, to samochód rusza, więc to sprzęgło tutaj no niestety nie działa. Natomiast po ostatnim patchu zaczął działać hamulec ręczny. Także zawsze jakaś poprawa.